Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć taką historię, taką dosyć specyficzną, bo kiedyś miałem taką transakcję z cyganami. I właśnie chciałem wam dzisiaj opowiedzieć, jak to się stało, że zrobiłem deal z cyganami i kupiłem od cyganów dom. Także powiem wam może na samym początku, jak to się stało. Ja w swoim biurze nieruchomości, w swojej ofercie właśnie miałem taki dom od cyganów. No, tą ofertę przyniósł do biura jeden z moich doradców, ponieważ jakby on był z takiej dzielnicy u nas w Lublinie, to się nazywa 10, gdzie było bardzo dużo domów i tam właśnie tam się wychował i tam chodził do klasy z jednym z cyganów. I oni mu tam jakby, wiadomo, po koleżeńsku dali ten dom do oferty, no ale ten dom był w słabym stanie technicznym, ale też był jakby dosyć drogi, prawda? Oni akurat w tym domu nie mieszkali, bo to byli Cyganie, którzy wyemigrowali do Londynu, bo tam też mieli lepsze warunki życia. Tam dostawali jakieś rzeczy od państwa i mogli sobie lepiej żyć. No i mieli ten dom. No i tutaj w tym domem było wiele problemów. Teraz, jak to się stało, że go kupiłem? Ja nie zamierzałem go kupować, bo jakby ta cena, którą oni chcieli ode mnie, było po prostu dużo więcej, niż ja bym był w stanie zapłacić. Ale była taka sytuacja, taka historia, że trafił się klient na ten dom. Karetka. Trafił się klient na ten dom. No słuchajcie, jesteśmy w centrum miasta, w moim biurze, także takie rzeczy się zdarzają. Trafił się klient na ten dom, który chciał go kupić. Wynegocjował cenę, więc ten mój doradca zadzwonił do tych cyganów, do właścicieli, że jest klient, proponuje jakąś kwotę, oni się na nią zgodzili. No i oni przyjechali z tego Londynu, było to kilka osób, bo to była cała rodzina. I przyjechali, ale w międzyczasie tam jak ten właśnie ten kupiec oglądał to mieszkanie, to zobaczył na jednej z półek takie zdjęcie cygańskiego dziecka. I wtedy jakby się dowiedział, że jakby ten dom jest własnością Cyganów, no i po prostu strasznie się zdenerwował i powiedział, że on po prostu ma jakieś uprzedzenia do Cyganów i nigdy od Cyganów nic nie kupi, nie chce mieć nic wspólnego i po prostu się wycofał. No, ale już było trochę za późno, bo ci Cyganie już przyjechali do Polski, przyjechali podpisać tę umowę, no i nie wiedzieli, co dalej zrobić. No i ten mój agent, mój doradca mówi, no może ty byś to kupił, no ale ja mówię, że słuchaj, ta cena jest trochę za droga dla mnie. Ale to umówmy z nimi, no ja też nie do końca byłem przekonany, bo też nie miałem żadnych nigdy doświadczeń z Cyganami, więc spotkajmy się, skoro mówisz, że to są twoi jacyś znajomi, to spróbujmy może się jakoś dogadać. No i ja się z nimi spotkałem i no, okazało się, że jakby to są normalni, porządni ludzie, dlatego tylko problem polegał na tym, że ta cena, którą wynegocjował poprzedni kupiec, była zbyt duża. I ja nie byłem w stanie kupić tego domu, żeby go jeszcze wyremontować i na nim zarobić tyle, ile bym oczekiwał, dlatego musiałem jeszcze negocjować cenę. No oni nie do końca chcieli negocjować, no bo też nie do końca mogli myśleć, że być może ta cała akcja z tym klientem, który się wycofał, jest tak naprawdę upozorowana, że jego nie było i teraz tak naprawdę już są zmuszeni, przyjechali do Polski, zapłacili za bilety i już teraz muszą przyjąć moją ofertę. No tak niestety się stało zresztą, że tak się wydarzyło naprawdę. No ja im zaproponowałem bodajże chyba 30 tysięcy niższą cenę, która mnie zadowoliła, albo nawet dałem trochę jeszcze więcej, dlatego że dogadaliśmy się w sposób taki dosyć oryginalny, bo oni chcieli tam kilkaset tysięcy, tylko że zysk, który mi zostawał, tam kilkadziesiąt tysięcy złotych bodajże, był zbyt mały, żebym ja kupił ten dom od nich za gotówkę. Po prostu stosunek zysku do całości inwestycji był zbyt duży. Więc ja zaproponowałem tak, bo wiedziałem, że ci Cyganie to nie są biedni ludzie i nie zależy im tak bardzo na pieniądzach tu i teraz, tylko bardziej na pozbyciu się tego problemu, bo ten dom stał parę lat pusty. I powiedziałem tak, okej. Słuchajcie, ja skoro tu przyjechaliście, ja wam tu zadatkuję ten dom, dam wam bodajże 30 tysięcy złotych i dogadajmy się w ten sposób, że podpisujemy umowę przedstępną i oczywiście zabezpieczyłem się wszystkie możliwe sposoby, żeby tą transakcję zrealizować. Ja ten dom sobie wyremontuję, bo oni wiedzieli, że ja rozmawiam z perspektywy właściciela biura i osoby, która się zajmuje tym zawodowo. Ja ten dom sobie wyremontuję i będę sprzedawał ten dom drożej z jakimś tam zyskiem dla siebie. Wy dostaniecie pieniądze, na które się umówiliśmy, ale nie wiem, czy to będzie w ciągu 3, 4, 5 miesięcy, czy 12, tak? Wiem, że w ciągu 12 miesięcy ja spokojnie sobie ten dom wyremontuję i sobie ten dom sprzedam. No i tak się zresztą dogadaliśmy, że ja wpłaciłem zadatek, dostałem od nich klucze do tego domu, mogłem je sobie remontować,
Oczywiście byłem prawnie zabezpieczony na wypadek, gdyby coś mi się odwiedziło i gdyby mi tego domu nie chcieli sprzedać, to można powiedzieć, że miałem duże trzymanie na tym domu. No i tak się stało, że wyremontowałem ten dom, wyremontowałem go i po kilku miesiącach go sprzedałem. I wszystko się ładnie ułożyło, bo znalazłem klienta, który po prostu chciał mieszkać w tej dzielnicy, bo tam się urodził, stamtąd jest i kupił ode mnie ten dom już po remoncie. Ale z tym domem też się wiąże taka jeszcze ciekawa historia, bo ja przez jakiś czas mieszkałem w tym domu, bo tak się złożyło, że sprzedałem swoje mieszkanie prywatne, a dom, do którego się przeprowadzałem, nie był jeszcze gotowy, bo nie zdążyłem go jakby przygotować, wyremontować pod siebie. I miałem tam jakieś miesiąc, dwa miesiące takiego pustego miejsca, gdzie musiałem gdzieś się przeprowadzić. No i słuchajcie, no musiałem, mogłem przeprowadzić się do któregoś ze swoich mieszkań, które są gotowe, takich mieszkań gotowych na klipa, ale one były dosyć małe i ten dom był po prostu najwygodniejszy, w najlepszym standardzie i był wolny, więc co za problem, żeby sprzedawać dom, gdzie ja tam mieszkam, to dla mnie było nieproblematyczne. I któregoś razu wyjechałem do Londynu i w tym domu została sama moja żona, a że ci Cyganie kiedyś wynajmowali ten dom innym Cyganom, no to mówiłem żona, że była na balkonie, ona patrzy, a podjeżdża pod nasz dom, podjeżdża cały bus Cyganów i się ci Cyganie wysypali z tego domu. Widzieli, że na domu, na balkonie wisi baner sprzedam i chcieli wejść do tego domu i go wynająć po prostu. Moja żona się strasznie wystraszyła, powiedziała nie, że to już jest inny właściciel i to jest w ogóle niemożliwe, ale no strasznie się wystraszyła. W każdym razie powiedziała, że no to było dosyć traumatyczne. No, na szczęście to cała ta historia się skończyła dobrze, bo ja znalazłem klienta, Cyganie przyjechali, sfinalizowali ze mną umowę, ja kupiłem ten od nich na własność, po czym za chwilę sprzedałem go kolejnemu klientowi, który kupił go już jako gotowy budynek. I właśnie można powiedzieć, że ja zainwestowałem bardzo małą kwotę, bo moją inwestycją w dom za kilkaset tysięcy było jedynie 30 tysięcy dodatku i była kwota potrzebna na remont tego domu, tak? Czyli na zrobienie elewacji, zrobienie remontu w środku. Także to była moja jedna inwestycja. Jeżeli ja miałbym go kupić od nich, zapłacić im gotówką, to musiałbym zapłacić dużo mniej, a wtedy to było dla nich mniej korzystne. Więc oni byli zadowoleni, bo pozbywają się problemu, mają pewnego klienta, który od nich to kupi w przyszłości. A ja wiedziałem, że potrzebuję dużo mniej kapitału, żeby ten temat zrobić i wtedy to było dla mnie opłacalne. Także to była taka historia i można powiedzieć, że przekonałem się pozytywnie do Cyganów, że zrobiłem z nimi biznes i obie strony były w tym przypadku zadowolone. Także jeśli to było dla Was interesujące, to dajcie mi znać w komentarzu, może Wy mieliście jakieś, doświadczenia. Także trzymajcie się i do zobaczenia, na razie.